Na program zaprasza Bonimet, producent leku roślinnego Gastrobonisol, pomocnego w zaburzeniach trawienia. Dzień dobry Państwu. Spływają do nas pytania, które wszystkie mają jeden wspólny mianownik, natomiast bóle głowy. Czy można ziołami leczyć bóle głowy? Można. Ale tylko niektóre, dlatego że część z nich nie podlega działaniu ziół. Więc może ja Państwu przedstawię, jaka jest strategia działania w Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza w przypadku, gdy pacjent pojawia się z bólami głowy. Oczywiście musi być to pacjent zbadany, no chyba że jest z jakichś odległych zakątów świata i nie da się go zbadać, ale jeżeli się da pacjenta zbadać, to na pewno badamy, jak się sprawuje jego kręgosłup szyjny i piersiowy. Tam głównie te dwa obszary. Oczywiście także lędźwiowy może być przyczyną bólu głowy, bądź też inne części narządu ruchu. Więc narząd ruchu to jest pierwsza rzecz, którą badamy. Bardzo często zdarza się, że w czasie takiego badania odkrywamy zwiększone napięcie w obrębie kręgosłupa szyjnego. Mamy zwiększone napięcie w obrębie prostowników grzbietu i mamy też ograniczenie ruchomości w obrębie kręgosłupa szyjnego. I to ograniczenie ruchomości musi być uruchomione, czyli podstawową terapią w przypadku bólu głowy jest leczenie manualne, czyli odblokowanie stawów międzykręgowych, aby ten ruch uzyskać. Już ta sama interwencja może wywołać dużą poprawę, ale nie tylko na tym poprzestajemy. Najczęściej zalecamy pacjentom pewne ćwiczenia, które mają za zadanie zlikwidowanie napięcia mięśni, które, jak już wspomniałem wcześniej, mogą się zdarzyć w obrębie kręgosłupa szyjnego. I to jest jakby jeden aspekt działania. Czasami zalecamy też akupunkturę, akupresurę. Wszystko zależy od tego, czy tam coś znajdziemy. Niezależnie od tego, standardowo zalecamy pacjentom preparaty, które mają za zadanie poprawić proces trawienia. Dlaczego? Co ma trawienie i jelita do bólu głowy? No więc też tak się nad tym zastanawiałem w latach 90., kiedy to ojciec Grzegorz przekonywał mnie do tego, iż leczenie pewnymi kroplami, które my też używamy w tej chwili, jest korzystne w bólach głowy. Byłem sceptycznie do tego nastawiony, ale okazało się, że jednak ojciec Grzegorz miał rację i rzeczywiście my używamy w tej chwili tych kropli standardowo w leczeniu bólów głowy. Receptura jest na ekranie, tam są ekstrakty z bożego drzewka, ostra pestu plamistego, mięty, dziurawca, mniszka, krwawnika, to wszystko wchodzi w skład z tego preparatu. I okazuje się, że jeżeli ktoś ma przyczynę bólów głowy spowodowane narządem ruchu, to poprawa następuje od razu po spotkaniu, po zabiegu manualnym i po wprowadzeniu tych ćwiczeń, które tam Państwu, tym pacjentom zlecamy. Jeżeli natomiast problem jest spowodowany trawieniem, co się często zdarza, efekty pojawiają się dopiero w drugim miesiącu leczenia. Regulacja pracy przewodu pokarmowego trwa około 1 miesiąca. I pacjenci często nam mówią, poprawiło się od razu, albo pierwszy miesiąc był bez zmian, ale w drugim miesiącu dolegliwości bólowe były 2 razy rzadsze i 2 razy mniej natężone. To jest jakby jedna kwestia. Oczywiście są też inne bóle głowy, które nie poddają się tym połączeniom manualnej terapii i ziołolecznictwa. I wtedy sugerujemy też pacjentom suplementację diety. Głównie zalecamy preparaty na bazie magnezu, mleczan, cytrynian, najlepiej w połączeniu z witaminą B6, wtedy się najlepiej wchłania. Dajemy wtedy też witaminę B1, dajemy magnez, dajemy Q10, koenzym Q10. Suplementacja tymi mikroskładnikami odżywczymi może się także do zlikwidowania bólu głowy przyczynić. I kolejna sprawa, ostatnia, którą Państwo widzicie na schemacie, który Państwu jest za mną. Ten schemat jest ważny, dlatego że jakby spaja w jednym te moje metody, nasze metody, które stosujemy. To jest podawanie pacjentowi preparatów na bazie dziurawca. Dlatego, że trzeba też brać pod uwagę, iż bóle głowy mogą mieć pochodzenie depresyjne. Zwłaszcza, gdy na przykład mamy do czynienia z osobą, która te bóle głowy szczególnie ma natężone w okresie, nazwijmy to okresem grzewczym.
Zatem bóle głowy niejedno mają imię, niejedną przyczynę. Trzeba dojść z różnych stron i trzeba stosować różne metody, ale te najbardziej, najważniejsze, to jest leczenie manualne kręgosłupa szyjnego i piersiowego, ćwiczenia rozluźniające mięśnie w obrębie karku i górnej części pleców oraz stosowanie preparatów ziołowych, najlepiej na bazie kropli, na bazie alkoholu, które poprawiają proces trawienia. Sponsorem programu był BoniMed, producent leku roślinnego Gastrobonisol, pomocnego w zaburzeniach trawienia.